chciał ci pomóc. Ty po prostu ją przyjmiesz, ale uprzedzam cię. Nie wiesz, kim jestem i na co mnie stać. Więc lepiej nie podskakuj. Jasne? Nie słuchaj tego, co ona mówi. Wiesz, że pani Lucia nigdy jej nie uwierzy. Mam nadzieję. Ale nie rozumiem, jak ktoś może wymyślać takie oszczerstwa. Z tego, co wiem, ta kobieta jest zdolna do wszystkiego. Ignoruj ją. Nie chcę, żeby mówiła o mnie takie rzeczy Manuelowi. Jeśli ktoś, znając ją, uwierzy w to, co mówi, to poślij go do diabła. Nie musisz chodzić z kimś, kto tak łatwo daje się oszukać. Przestańcie na mnie krzyczeć. Powinnam była ją wytargać za kudło. Co by to dało? Uspokoiłabym się. Wystarczy, jak przestaniemy zwracać na nią uwagę. Zawiodła nas, to niewybaczalne. Jestem pewna, że musiała mieć powód. Wiem jaki. Jest dziwką. A może nie? Chcecie, żebym był waszym wrogiem. Nie boimy się twoich pogróżek. Otrzep się, bo nie ręczę za siebie. Chcecie się bić we dwóch na jednego? Opryszki. Wolisz jeden na jednego? Nie warto narażać się na kłopoty. Powiedzcie tylko gdzie i kiedy. No? Przyjdę na pewno. Chcę nas sprowokować. Nie uda ci się. Jesteśmy mądrzejsi. Nędzny opryszku. Lepiej ucałuj ode mnie swoją matkę. Gdyby pan przeprosił Lucię, wybaczyłaby panu. Los Adriana potoczyłby się inaczej. Nie ma sensu wracać do przeszłości. Zawsze warto spróbować. Za późno. Dlaczego? A do czego prowadzi ta kłótnia z Lucią? Teraz nie mogę się wycofać. Dlaczego? Lucia nie uwierzyłaby mi. Co źle się zaczyna, źle się kończy. Chciałem, żeby Lucia wywarła presję na ojcu, by dał jej pieniądze. Jest bogaty. Dlaczego miałby nie dać? Dlatego poślubiłeś inną? Nie, Lucia nigdy nie była taką żoną, jakiej się spodziewałem. Była zbuntowana, oziębła, uparta. Rozumiesz? To preteksty. Nie. Potrzebowałem kobiety, nad którą mógłbym panować, która dbałaby o dom, rodzinę, męża. Dlatego poślubiłem Martę. To też był błąd. Nie mógłbym skrzywdzić kobiety. Szanuję je. Dają nam życie. Wiesz co? Często dając życie, krzywdzą nas. Dlatego gdy mężczyzna dorośnie, chce je ujarzmić. Jeśli nie ulegają, trzeba je eliminować. Dominarlas, calmarlas. Si no lo
entonces hay que desaparecer. Choć pana to denerwuje, pana córki kochają Eleonorę, co wydaje mi się zrozumiałe. Comprensible de qué? Dlaczego? Opuściła je? Bo wyrzucił ją pan z domu. Nie mówię tego, żebyśmy się kłócili. Córki kochają też pana. Czego od niej chcesz? Tworzycie śmieszną parę. Mogłaby być twoją matką. Nie interesuje mnie to, co masz mi do powiedzenia. Idź i zostaw mnie w spokoju. Jesteś podłą zdrajczynią. Dlaczego udostępniłaś Eulaliowi tajne informacje z mojej firmy? Nie wiedziałam, co on robi. Myślisz, że ci uwierzę? Nie zależy mi na tym. Ale dlaczego wymyśliłaś to podłe kłamstwo o mnie i Adrianie? Kalumnia. Kłamstwo? Masz selektywną pamięć. Nie pamiętasz, kiedy weszłam do łazienki i zastałam was w kompromitującej sytuacji? Na szczęście wszyscy wiedzą, jaka jesteś. Na szczęście wszyscy się dowiedzą, jaką jesteś dziwką. Zobaczymy, czy Medrano wciąż będzie cię chciał. Siedzą razem, ale nie są przyjaciółmi. Uwierzyłeś mu? Powiedział, że nie chce mi zaszkodzić. Tak, wiem, ale... Fernando zamąci mu w głowie. Pójdź ze mną do więzienia. Przekonasz się, jakim jest człowiekiem. Popełnił oszustwo, okradł ludzi. Jest niewinny. Złodziejem był jego wspólnik. On jest moim ojcem. Wybacz mi, ale chcę być z tobą szczera. Musimy się wystrzegać Fernanda. Nie chcę, żeby zrobił nam krzywdę. Nie chcę, żeby nasyłał na mnie ludzi, którzy mi szkodzą. Dlatego proszę cię, żebyś trzymał mnie z dala od tego wszystkiego. A może Luisa zna się na ludziach? Musiała oszaleć, żeby z tobą chodzić. Wiem, co cię gniewa. Tak? Jesteś zazdrosna. O ciebie? Nigdy. Jeśli nie jestem z tobą, to dlatego, że nie chcesz. Dałaś sobie mówić kłamstwa. No. To ty jesteś kłamcą. Nie znam większego łajdaka. Dla którego umierasz z miłości. No cóż, serce nie sługa. Nie rozumiesz. Mówiliśmy o tym 100 razy. Mam tylko jego. Ale czy go znasz? Wiesz, kim jest? Nie, jest nieznajomym. Dzięki za wsparcie. Nie mogę cię poprzeć, skoro nie masz racji. Jak możesz wierzyć, że osoba o takiej pozycji społecznej jak Medrano mogłaby się interesować zwykłą sekretarką? Wynoś się albo pożałujesz. Co zrobisz? Spoliczkujesz mnie? Precz, bo wezwę ochronę. Sypiasz z Eulaliem, dlatego uważasz się za szefową firmy. Uważaj, żeby nie przewróciło ci się w głowie. Jeśli Mireia nie wezwie ochrony, sam to zrobię. Kuzynie, jak długo będziesz się zachowywać jak niegrzeczna dziewczynka? To ci nie przystoi. Dorośnij, bo nikt nie będzie cię traktował poważnie. Musimy o tym rozmawiać. Powiedziałam tylko, żebyś to przemyślał i żebyśmy przestali się kłócić.
Spróbuj zrozumieć, nie chcę się spierać. Wybacz moją szczerość, ale nie zmienię zdania. Nie ufam twojemu ojcu. Alo. Si. Bardzo dziękuję. No, no, no. A usted gracias. Dziękuję. Adios. Do widzenia. Dzwonił mój adwokat. Powiedział, że mogę się rozwieść. To znaczy, że możemy się pobrać. Nie do wiary. Jestem bardzo szczęśliwa. Nie chcę psuć tej chwili, ale nie zmienię zdania w sprawie, o której rozmawialiśmy. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompany Warszawa. Tekst Daniel Wegner. Czytał z Brzegu.